Panie doktorze, jak pan trafił do tego filmu? Dawno już temu wyposażyłem się w telefon komórkowy, który po prostu zadzwonił, że produkcji bardzo zależy, że jest to bardzo zdokumentowany, bardzo rzetelna wersja scenariusza, którą dostałem. Pierwsza wersja taka, to rzadko się zdarza i ta produkcja mi umożliwiła, oczywiście ja jak najbardziej tak. Takie okazje zdarzają się raz na kilka lat. A jak się przygotowywałeś w takim razie do tej roli? Czy boisz się, nie wiem, oceny ludzi, którzy znali dokładnie profesora Religę? No, jest to oczywiste, że twarzy nie zmienię i nie zamienię się w Zbigniewa Religę. I to jest oczywiste. Możemy się skupić na sprawie. Mogę zrobić wszystko z całą swoją rzetelnością i szczerością w ramach przygotowań do tej roli, żeby się zbliżyć, żeby naśladować chód. Być może sposób mówienia, sposób siedzenia. I tu miałem umożliwione, jakby dostępne wszelkie możliwe materiały, więc to było mnóstwo spotkań, wyjazdów do Zabrza, takie para szkolenia chirurgiczne, które dosyć specyficzna sprawa, po prostu imitowanie tych wszystkich ruchów, więc to wszystko zrobiłem i tu jestem jakby w miarę spokojny. Jak się gra z Tomkiem Kotem? Kot jest bardzo dobrym aktorem, wie pan, tylko to jest coś takiego, na to pytanie jest trudno odpowiedzieć, dlatego że zawsze musi się dobrze grać z partnerem, każdym. No już naprawdę wyjątkowe są wypadki, że partner jest niedołęga. Czasem ja bywałem niedołęgą, podejrzewam też. Jest takie powiedzenie, że jak widzisz, że partner gra dobrze, to znaczy, że i ty grasz dobrze. Więc ponieważ ja uważam, że gram dobrze, więc kot gra dobrze. A w tym filmie gra pan rolę? Gram profesora Sitkowskiego, mentora, nauczyciela, przełożonego i hamulcowego. Profesora Religii. Jakoś specjalnie się pan przygotowywał do tej roli, czy z marszu można było wejść? Wszyscy zadajecie państwo to pytanie dzisiaj, a to jest dowód na to, że się bardzo zestarzałem. Ja żyłem wtedy, proszę pana. Poza tym uczestniczyłem w kilku spotkaniach z profesorem Religią na nurcie prywatnym, gdzie był wypytywany przez wszystkich znajomych o te okoliczności wsteczne, jak to było, i opowiadał je. Byłem świadkiem tych opowiadań.